Witajcie moi drodzy, z tej strony Shetty i dzisiaj przychodzę do was z nowościami listopada. I muszę przyznać, że jestem z siebie całkiem dumna, bo ograniczyłam się tylko do 12 nowości książkowych, które chciałabym przeczytać. I jestem z tego dumna dlatego, że na przykład w koszyku zakupowym już mam chyba 30 książek minimum. A to chyba nie wszystko, co bym chciała. Z października i innych tam. Więc to jest dobrze, że póki co mam tylko tych 12 pozycji, które chciałabym w tym miesiącu sprawdzić. I pocieszy mnie też fakt, że zazwyczaj w grudniu nie ma za dużo nowości, co mnie dziwi, no bo na święta to by się może zdało. Ale to oznacza, że może już do końca roku nie przepierniczę tyle hajsu na książki. Jest nadzieja. I zaczynam od pierwszej nowości, zapowiedzi, która mnie naprawdę mega, mega cieszy. To jest wydanie autorskie Czasu Żniw w pięknym wydaniu z barwionymi brzegami, z piękną nową okładką. Podobno przepisane, przeredagowane na nowo i w ogóle. No i oczywiście to jest, wiecie, z jednej strony trochę słabe, bo ja mam 4 tomy Czasu Żniw tutaj na półce w tych pierwszych wydaniach. Teraz wychodzi nowe i oczywiście w tej szacie graficznej już to nie będzie kontynuowane, tylko być może w tej. Cholera wie w jakim obrębie czasowym. Wiecie, jaki mam problem w ogóle z tą serią? Ja ją uwielbiam generalnie. Naprawdę dla mnie jest świetna i bardzo chętnie przeczytam sobie ten pierwszy tom nawet na nowo i sobie ją odświeżę, ale to jest wydanie z okazji 10-lecia premiery Czasu Żniw. I wiecie, seria jest zapowiedziana na 7 tomów. Minęło 10 lat od wydania pierwszego tomu, a my dalej nie mamy finału serii. Mamy 4 tomy z 7. I mnie to tak boli, że to jest wydawane i pisane w sumie przez autorkę, bo to nie jest wydawnictwo, by pewnie wydawało szybciej, ale to jest pisane przez autorkę tak powoli, to mnie boli, naprawdę, bo seria jest świetna. Na przykład inne książki autorki, chociażby Zakon drzewa pomarańczy, w ogóle nie bardzo mnie urzekły i były takie rozwleczone i nie, a tutaj jest akcja, tu mi się naprawdę podoba, więc bardzo ubolewam troszeczkę, że to idzie tak ślamazarnie. No ale fajnie, że będzie nowe wydanie, mimo wszystko jaram się. Naprawdę, jaram się, będzie ładnie, fajnie wyglądać na półce i znowu będę miała szansę na jakiś tam reread, chociaż na przykład mój motyw roku reridów wygląda kiepsko. Miałam przeczytać cały Szklany Tron, Godzinę Czarownic, Księgę Wszystkich Dusz, Portret Doriana Greya i Mistrza i Małgorzatę. I nawet jeszcze Szklanego Tronu nie skończyłam całej serii, została mi Wieża Świtu, Opowiadania i Królestwo Popiołów, a gdzie cała reszta? Chyba się nie wyrobię. Tak to jest u mnie właśnie z TBR-ami i z wyzwaniami czytelniczymi. Ja nie jestem do tego po prostu stworzona. Natomiast następną książką, która mi się bardzo podoba i wydanie i jakby fajnie, że wychodzi, to jest Szkarłatny Welon Shelby Mahurin. To jest książka osadzona w uniwersum Gołębia i Węża. Ja nie skończyłam jeszcze tej trylogii, bo ja ją zaczęłam w ogóle czytać po angielsku i chciałabym skończyć po angielsku. Ja słuchajcie, do tej pory nie pamiętam, czy ja w końcu kupiłam po angielsku trzeci tom, czy nie, bo ja wiem, że go miałam długo w koszyku na Amazonie, ale w końcu nie wiem, czy to przeklikałam dalej. I muszę to sprawdzić. Muszę sprawdzić, gdzie one w ogóle są. Nie mam pojęcia, ale mnie się Gołąb i Wąż generalnie podobał i mi się twórczość tej autorki podobała, bo był fajny klimat, fajni bohaterowie, właśnie, więc bardzo chętnie jakby sięgnę po kolejne jej dzieło, osadzone dodatkowo w tym samym uniwersum, tylko teraz mamy bardziej niż czarownice, mamy, znaczy dalej są czarownice i tak dalej, ale teraz mamy dziewczynę, która będzie musiała jakby oszołomić samego króla wampirów, więc skłaniamy się teraz bardziej ku wampirom. Więc zobaczymy. Może być ciekawie. Podobnie jak w książce Fairbound. Chociaż tu mam pewne wątpliwości. Dlatego, że ja sobie sprawdziłam szybko na Goodreads. I tam mają być troszeczkę motywy LGBT i tak dalej. I to nie tak, że ja jestem nietolerancyjnym człowiekiem. Jestem bardzo tolerancyjnym człowiekiem. Ale jakoś w książkach nie umiem zdzierżyć tego motywu. Naprawdę. Mam wrażenie po prostu, że on jest, wiecie, na siłę pakowany do książek, do seriali, do filmów i wszędzie na tą poprawność taką polityczną. I mnie to po prostu gdzieś tam w pewnym momencie zaczęło irytować. I ja chyba z automatu jestem zniechęcona, kiedy coś takiego pojawia się w książkach. A mimo wszystko książka zapowiada się dosyć ciekawie, bo mamy... Trochę mi to przypomina chyba motyw właśnie Julii Kagały. Żelazna córka i tak dalej, to co ostatnio niedawno wydał Vesper, bo też będziemy mieć dziewczynę, która trafi do brutalnego świata Fetko, będzie ratować nie brata, a ojca, więc może być ciekawie, no nie wiem, zobaczymy, może nie ma się jakby co negatywnie nastawiać, ale ja generalnie lubię takie motywy, więc spróbujemy. Tak jak mówię, ja jestem generalnie człowiekiem, któremu wiecie, wiele trzeba, żeby go rozczarować, zniechęcić, ale też wiele trzeba, żeby go zachwycić. Nie mówię nie, nie mówię tak. Zobaczymy. Natomiast mega mnie też cieszy, słuchajcie, zapowiedzi od Vespera. Zresztą mnie zawsze cieszą zapowiedzi od wydawnictwa Vesper. Mamy Dziewczynę w czerwieni. Od Christiny Henry. To jest autorka Alicji, czyli tego mrocznego retellingu Alicji. I teraz mamy mroczny retelling Czerwonego Kapturka. I ja myślę, że to będzie na pewno dobre. Ja w ogóle muszę wrócić do twórczości tej autorki, bo ja pamiętam, że Alicja mi się bardzo podobała. Nie czytałam jeszcze właśnie drugiego tomu. Też gdzieś jest tutaj na półce. Muszę zaraz sobie w ogóle poprzeglądać.
wszystko, co ja tu mam ostatnio, moje zakupy książkowe, zacząć się z tego jakoś odrabiać, ale to jest niekończąca się historia. Natomiast jak lubicie właśnie mroczne i nieoczywiste retellingi, to myślę, że twórczość tej autorki będzie jak najbardziej dla Was. No zobaczymy, Czerwony Kapturek i Wilk, co z tego może wyniknąć w takim wydaniu. Jestem bardzo ciekawa, zresztą nie jestem pewna, czy ja tej książki nie mam gdzieś też po angielsku, tak mi się wydaje. Whatever. I książka, którą chyba się najbardziej jaram, to jest, słuchajcie, Tron Złamanych Bogów. To jest kontynuacja Księgi Azraela, którą czytam. To była chyba ostatnia książka przeczytana przeze mnie w zeszłym roku. I to była trochę taka cegiełka, ale naprawdę bardzo mi się podobała. To było trochę takie mroczne urban fantasy, czyli moje klimaty. I zakończenie tej książki było takie naprawdę wow. Wow, wow, wow. Świetna, moralnie szara, morally grey, jak to mówią, bohaterka. Brutalna chwilami, dosadna ta książka była. Taka emocjonalnie troszeczkę niszcząca dla bardziej wrażliwych czytelników. Więc jestem ciekawa, co będzie się działo w kolejnym tomie. I naprawdę mam nadzieję, że poziom zostanie utrzymany, a być może nawet będzie nieco wyższy niż w pierwszym tomie. Jestem mega ciekawa, naprawdę, i liczę na to, że ta książka będzie dobra, bo jestem już mega podjarana po prostu tym wszystkim. No i mamy, słuchajcie, kolejne w ogóle, sporo mam tutaj, widzę tak sobie książek, bo mam ściąg jak zwykle na telefonie, z Barwionymi Brzegami i właśnie to wydanie mnie też urzekło. Niezwykłe przypadki Bristol Keats, Mary Pearson. Ja coś czytałam od tej autorki i pamiętam, że miałam takie trochę mieszane odczucia. I znowu zachowuje się jak typowa sroka okładkowa, właściwie już nawet nie okładkowa, tylko brzegowa okładkowa, bo będę chciała sięgnąć po książkę ze względu na jej wydanie, ale nie okłamujmy się, ludzie w większości są wzrokowcami i ja w dużej mierze, jak przeglądam nowości, to patrzę na okładki, bo jak coś przykuwa mój wzrok i mniej więcej wiem, w jakim kierunku ta książka będzie oscylować, czy to jest fantastyka, czy kryminał, czy thriller, no to wiem, że to może być coś dla mnie. Oczywiście wiadomo, że sprawdzam tam tytuły, nazwiska autorów i czytam sobie potem zarys fabuły, ale no niestety, ja jestem wzrokowcem mimo wszystko. Zobaczymy. No zawsze jakaś fantastyka dobra jest mile widziana. I tutaj z pomocą przychodzi, słuchajcie, Stephen King, a właściwie wydawnictwo Albatros, które postanowiło w przepięknym, przecudownym wydaniu wydać Mroczną Wieżę. I wiecie, ja z Kingiem mam taki problem, że ja nie lubię jego grozy. Nudzi mnie. Na Leśnieniu przyznałam 3 razy. Czytałam Joyland, nic specjalnego. Czytałam coś tam jeszcze, przysnęłam. Naprawdę, to jest... Mówcie co chcecie, ale mnie King po prostu nudzi pod względem grozy. Chciałam... Co się dzieje, Lunku? Czy ktoś tam miał koty? Chodź do mamy. Słuchajcie, Lunka miała ostatnio usuwanego ząbka, dosłownie 2 dni temu. Ma wygoloną łapkę, chodź. Nie? Chodź, mój halloweenowy kocie. Ale Lunka się nie chce pokazać. Wracając do Kinga. No jego groza mnie nie przekonuje. Muszę spróbować z kryminałami i thrillerami. Może pan Mercedes by mi się spodobał. Chciałam spróbować z Bastionem albo z Kerry. Nie mam pojęcia, ale akurat Mroczną Wieżę kiedyś czytałam, pierwszy tom, i mi się naprawdę podobało. Połączenie westernu z fantastyką, a teraz jeszcze w takim pięknym wydaniu. I powiem wam w sekrecie, że te książki u mnie są już zamówione, ale dziwo, nie zrobiłam tego ja, tylko mój chłopak zamówił już całą serię, więc tylko teraz czekamy, aż przyjdzie, co mnie mega cieszy, bo wydanie jest naprawdę, słuchajcie, przeobłędne. No i jak jesteśmy tak w klimatach groza, thriller i tak dalej, to wychodzi taka książka Pan Kołysanka. I słuchajcie, opis tej książki od razu mi jakoś tak dał na myśl Stranger Things, pierwszy sezon, ponieważ mamy małe miasteczko, gdzie jest jakiś taki, wiecie, stary tunel kolejowy i tam się dzieją dziwne rzeczy. I kiedy zostaje tam znaleziony chłopiec w śpiączce z jakimiś tam ewentualnymi ranami, jak dobrze kojarzę, no to oczywiście mieszkańcy chcą, żeby się pozbyć tego tunelu, zakopać go i w ogóle pozbyć się i tak dalej. Natomiast szeryf nie wierzy w to, że tam się dzieją coś, jakieś złe rzeczy i tak dalej. No a ten młody jak się budzi, to mówi, że on tak naprawdę został uwięziony w innym świecie, z innymi ludźmi, którzy są pogrążeni w śpiączce, i zachowuje się bardzo dziwacznie, a dodatkowo do tego dochodzi gdzieś tam morderca, który wiecznie nuci jedną kołysankę i zaczyna zabijać ludzi. Więc to może być naprawdę fajne. Zapowiada się bardzo fajnie, bardzo klimatycznie i mówię, daje mi vibe Stranger Things, zobaczymy jak będzie dalej. Natomiast mega mnie cieszy, słuchajcie, zapowiedź nowej książki Kamili Läckberg, to jest kontynuacja Złotej Klatki, Marzenia z brązu. To był doskonały thriller. Ta historia faje była wspaniała i cieszę się, że doczekaliśmy się w końcu kontynuacji, a trochę było trzeba na nią czekać tak naprawdę, bo ja, jak pamiętam, stosunkowo dawno czytałam tamte dwie książki, jak dobrze kojarzę.
Natomiast mega się cieszy, bo mi się bardzo podobały. Kamila Läckberg fajnie pisze i to jest naprawdę taki mocny, mocny thriller psychologiczny. Lunku, czemu płaczesz? Ciudak miałcze. Luna się domaga chyba zabawy albo czegoś, więc muszę się sprężać, bo jakby kitku woła. A mam jeszcze tylko dla was, słuchajcie, trzy książki, totalny miszmasz. Pierwszy to jest Mary Shelley, Narodziny Frankensteina. Ja w pierwszej chwili, kiedy czytałam książkę, o której niejednokrotnie już wam mówiłam, Przepis na potwora, to jest książka popularna naukowa z wydawnictwa Copernicus Center Press, tam pierwsze trzy rozdziały, czy dwa, były poświęcone właśnie biografii Mary Shelley. I mnie one na tyle zafascynowały, że ja właśnie potem pragnęłam zgłębiać dalej jej życie, jej biografię i kupiłam sobie nawet tą książkę, którą ktoś mi polecał w komentarzach, Buntowniczki. Oczywiście jeszcze jej nie przeczytałam. Cała ja. No, ale naprawdę jakby jej postać zainteresowała mnie na tyle, że bardzo teraz taka jestem podjarana trochę, żeby w końcu zacząć zgłębiać jej biografię i jej życie. I to może być ciekawe. Jestem ciekawa, czy to będzie, wiecie, takie bardziej fabularyzowane, czy trochę na faktach. Zobaczymy. Okładka mnie na przykład w ogóle nie urzeka, ale liczę na to, że treść jakby nadrobi. No i kolejną książką typu miszmasz jest książka UFO z wydawnictwa SQN. Ja swego czasu bardzo lubiłam się zaczytywać w takich historiach typu tajemnice Roswell i tak dalej, UFO, zjawiska paranormalne, kryptozoologia i bardzo dawno nie czytałam nic w tym klimacie, więc jak zobaczyłam zapowiedź, mówię, kurde, może to jest fajny motyw, żeby wrócić do takiej tematyki, bo ja naprawdę lubię mnie, wiecie, jarają wszystkie takie zjawiska paranormalne i tak dalej. Nieistotne, czy ktoś w to wierzy, czy ja w to wierzę, czy nie, lubię po prostu o czym czytać, daje mi jakiś taki fajny vibe i lubię tego typu książki, więc zobaczymy, jestem na maksa podjarana. Podobnie jak jestem na maksa podjarana książką popularną naukową, którą mam tutaj do zaprezentowania, Pieśń komórek. I wybaczcie, że nie przeczytam nazwiska autora. Siddhartha Mukherjee? Nie wiem, nie mam pojęcia, jak się to czyta. Ale to jest autor książki Gen Ukryta Historia. Gdzieś ją tu też miałam. I generalnie... Aha, i też biografia Raka chyba to była jego. Pamiętam, że jak ja czytałam tą książkę Gen Ukryta Historia, byłam zachwycona, więc liczę na to, że tutaj też będę zachwycona. Będziemy mieć tutaj motyw, tutaj podtytuł to jest Nowa epoka medycyny o terapiach komórkowych. No mega ciekawe, naprawdę mega ciekawe. Książka, widziałam, ma prawie 600 stron, więc będzie obszerna i wiem, że to będzie konkretne opracowanie naukowe. Być może znowu się poczuję urzeczona, więc mega się jaram i dawno nie czytałam naprawdę dobrej, rozbudowanej, porządnie napisanej książki popularno-naukowej z mojej dziedziny, a to częściowo jest moja dziedzina, więc naprawdę się mega, mega jaram i cieszę się, że udało mi się wybrać 12 takich książek naprawdę konkretnie w moich klimatach, które chciałabym przeczytać i liczę na to, że mnie nie rozczarują. Dajcie znać, co wy chcecie przeczytać, na co będziecie polować w listopadzie, czy coś z moich pozycji, czy może coś przeoczyłam, bo to też jest całkowicie możliwe, bo jak przeglądam zapowiedzi, to Simba mi wchodził na głowę. Więc możliwe, że coś pominęłam. Dajcie znać i widzimy się następnym razem. Dzięki i na razie.